Serial Netflix. Historia oparta na faktach. Wstrząsy i tsunami pozbawiły elektrownię numer 1 zasilania. Woda zalała teren leżący 10 metrów nad poziomem morza, w tym budynki reaktorów i agregaty awaryjne. Żaden ze wskaźników w sterowni nie funkcjonuje. Nie możemy potwierdzić stanu reaktorów. Mówiłeś, że chłodzenie działa. Nie wiedzieliśmy, czy zawór jest otwarty. Jak to nie wiedzieliście? Za kilka godzin rozsadzi obudowę bezpieczeństwa. To będzie drugi Czarnobyl. Ciśnienie reaktora pierwszego przekroczyło 620 kilopaskali. Nie odnotowaliśmy wycieków radioaktywnych. Czemu nie ma wieści z elektrowni? Nie chcemy czczych odpowiedzi. Ministrowie nie dadzą mi spokoju. Niezwłocznie zrzućcie parę. To kolejne skażenie, ale nie mamy wyjścia. Nie możemy rozsadzić obudowy. Myśli pan, że nie wiem? Czy popełniliśmy jakiś błąd? A może tego losu nie dało się uniknąć? Ciągle to odraczacie. Jaką jeszcze wymyślicie wymówkę? Zrobimy to. Pan kierownik? Bez zasilania zostaje nam jeden sposób. Otworzyć zawory ręcznie. Kto pójdzie? Pracownicy sterowni. Bez wątpienia będą narażeni na promieniowanie. Jeśli wy nie chcecie, poszukam go sam. Tylko mnie wpuśćcie. Jest aż tak źle? Nie wiadomo, co dalej będzie z elektrownią. 11 marca 2011 roku i kolejne doby. Jakie jest znaczenie tamtych dni?